Wiemy, że nie tylko my realizowaliśmy te szkolenia, wiemy też, że niektóre zarządy dróg przysyłały tu swoje delegacje samodzielnie, żeby we własnym zakresie zapoznać się z tymi rozwiązaniami, więc mogę śmiało powiedzieć, że na pewno ponad 300 osób z całej Polski już było i widziało miasteczko holenderskie w Puławach. Najbardziej ciekawym elementem były chyba te środki uspokojenia ruchu, które nadają się dobrze do stosowania na wąskich ulicach, typu tak zwana poduszka czy pineska, czyli wyniesienie centralnej części skrzyżowania, albo w ogóle stosowanie wyniesionych tarcz skrzyżowań. Gdyż są to rozwiązania niskonakładowe, które nie wymagają poszerzania istniejącej jezdni, dlatego można je na dobrą sprawę zastosować w dowolnym miejscu. Dużym zainteresowaniem cieszyły się też progi spowalniające przyjazne autobusom, przez które autobus może przejeżdżać nie zmniejszając prędkości, natomiast samochody osobowe zmuszone są do spowolnienia. Oczywiście dużo było pytań na temat tego, jak uspokojenie ruchu mieści się w polskich przepisach, zarówno jeśli chodzi o przepisy budowlane dotyczące dróg, jak i przepisy dotyczące organizacji ruchu. Da się to zrobić już w tej chwili, czego żywym przykładem jest miasteczko holenderskie. Bardzo pozytywnie. Szkolenie rzeczywiście daje pełen obraz, jak wygląda sposób uspokojenia ruchu, jak do tego podchodzi społeczność projektantów, wykonawców, administratorów dróg. Bardzo ciekawy obraz, jak to jest organizowane w innych krajach i jak ewentualnie można to zaadaptować do polskich warunków. No, uczestniczę w takim szkoleniu po raz pierwszy i uważam, że był doskonale zorganizowany, jeżeli chodzi o przestrzeganie czasu, pokazanie merytoryki i przekazanie wszystkich informacji, które są nam jakby niezbędne do dalszej pracy i wykorzystania tego w ewentualnym przygotowywaniu i opiniowaniu projektów, które do nas będą trafiać, bo jako organ zarządzający ruchem przygotowujemy się raczej do opiniowania i zatwierdzania projektu organizacji ruchu. Nie, to szkolenie bardzo profesjonalne, zorganizowane, dużo rzeczy ciekawych można było nie tylko się dowiedzieć, ale również zobaczyć w terenie, co jest bardzo ważne, bo zawsze przekaz ten taki in situ w terenie dużo bardziej przemawia do odbiorcy niż ten przekaz, który czasem jest tylko często teoretyczny.